Nowe sytuacje. Justyna Bargielska, Martyna Boliżańska i Joanna Miller. Spotkanie w cyklu Nowe sytuacje jest propozycją wspólnego odczytywania twórczości autorek różniących się wiekiem, doświadczeniem i poetycką wyobraźnią. Poezja Justyny Bargielskiej zachwyca swoją ulotnością i energicznym dysonansem. Surrealistyczne obrazy kryjące się pod powłoką słów przypominają impresję na płótnie czy pamiątkową fotografię. Na zbiór Szybko przez wszystko złożyły się trzy pierwsze tomy poetki. Książka Moja jest ta ziemia to debiut Martyny Boliżańskiej. Na tej ziemi dużo się dzieje, choć paradoksalnie wszystko jakby stało w miejscu. Zatrzymane, skadrowane przez wyobraźnię autorki. Ten język poetycki jest osobliwy, pełen gęstych metafor, własny. Głównym tematem eseistycznej książki Powlekać rosnące jest macierzyństwo. Joannę Miller ciekawi, dlaczego temat bycia matką jest wciąż marginalny w literaturze. Autorka stara się więc wpisać w nią to najważniejsze doświadczenie kobiety. Wątki autobiograficzne splatają się harmonijnie z literackimi rozważeniami. Spotkanie poprowadzi Karol Maliszewski. Bydgoskie mówi burżuazja. Idziemy. Las, las od noga Wisły, zaledwie kilometr od gorącego centrum. Mamy landrynkowe paznokcie, ale wnętrze Alice Glass. Tu drzwi, tu drzwi. Wszędzie za nimi ludzie. Wszystko nabiera kolorytu. Mijamy kolejne kobiety po przejściach. Napalm dziwek. Cóż za wielkomiejska atrakcja. Napalm dziwek. Wybuchnę, jeśli jesteś blisko. I winda, i sklep. Drżące atrapy mojego caratu. Ciekawie jest w mieście. Ślady pamięciowe pobrzeża. Dojrzałe kosztele spajają zamknięte w obwodach dzieci. Ich śpiewające twarze spływają prawdami świata. Czy święta ziemia żegna się po zdeptaniu chleba? Mówią, że jarzmo synów Abrahama dusi nocami i zamyka w ciepłym wnętrzu zwinnych dziewczynek pękających w wodzie. To głosi nasza rodzina. Pod skórą pulsuje źródło Nauset. Jean, konstelacje rozwarstwienia. Planety wracają do układu sprzed 500 lat. Wszędzie niedziele, w które mówimy sobie, jesteśmy jeszcze piękniejsze w tych odległych, zamkniętych miastach, rozdzielonych ruchem dłoni. Wszystko już zgaszone, Jean, jeśli czymś będę, to umkniętą zasadą, spienioną trzciną, historią naturalną, która krzyczy. Każda mała niegustowna, nie ma żadnego wstawania przez słowa. Każda mała niegustowna to grzęzawisko kur i wiosek, plam kliszy, dla których ja umykam w święto światła. Odwróć swoje oczy, Jean. Są do rozwarstwiania innej strony świata. Der Jäger. Ścięte wody odeszły. Chłopcy z bałkańskich miast i wsi znikną w jednej stronie świata. Opowiadam o Matce Boskiej od uśmiechu i jej białych przegubach. Śmierć dziecka bardzo ją bolała. Mówię i szukam ujścia. Jestem rzeką i lisem, rozproszonym przyjęciem u wielkiego wezyra. Drgam jedną stroną świata. Radio Dubrownik Neretwa, okrągłe studnie pełne darów. Jeśli wypłyną ciała, za sklepiem jamy. Puste głosy nocnych ptaków. Parti pri. Ryciny wielkich wód i wątłych łodzi. Słyszysz krzyki i kołyska zamyka się po raz ostatni. Stoimy na wysokim zboczu. Choć byliśmy plonem marynarzy, słodkich miraży i roztworu wódki. A oto dzień gniewu, brzmienia obcych głosów. Twarz tej zmarłej, którą znaliśmy epokę temu, otwiera się i wiemy już, że oko rozpoznaje geometrię ulic. Ciche skwierczenie. Wracamy do domu.
podmoskiewskie jednostajnie. Północ, południe. Ile jest prawdy w Radiu Moskwa? Małe łazienkowe okna stają się wyraźne. Widzę meandry rzek puchną i rozlewają. Wystarczy splunąć. To jest moja ziemia, nic jej nie odegna od złego. I tak za rodzinę modli się później. Powinnam przestać wierzyć w Messerschmitty. Moje dzieci też udają samoloty, które nigdy nie lądują. Kobiety, Duo Cities. Cicho, że słychać skwierczenie. Sztorm nadchodzi i już wiesz. Jakoś się tak pani zamyśliła. Jakoś się tak pani zamyśliła. Kujawia Pomerania. Czuję, że dziś będzie mi przykro. Dzień, kiedy dotykasz przyjaciółki, która rodzi się obrzydliwa. Sankt Petersburg jest jak bogini matka, mówisz. To co, że nie będzie miała dzieci? Sankt Petersburg. Wyprowadziłam się. W nocy wyszłam na klatkę i czułam się jak w akademiku. Tu ściany, tam ściany, a wszędzie za nimi ludzie. Poznaję niczego, który się wahał, czym mi oni. Zapadam w sen. Albo dzieci, albo książki. Neszama. Z pól wracają dziewczęta w zgniecionych sukienkach. Czas zbierania zimnego, lepkiego miodu i obrzmiałych nóg. Dziś ja pragnę burzyć dźwiękochłonne, brudne szyby i usłyszeć skurcze wysklepionych brzuchów. Kiedy młode dziewczęta piszą na zachód i dostają niebieskie koperty poczty lotniczej? Wszystko potrafią odczytać z nieba. Jesteś tylko lasem równikowym, każdym Niemcem stacjonującym w jego wnętrzu. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Dobranoc.